Ubrania z bawełny konwencjonalnej uchodzą w powszechnej opinii za dość przyjazne środowisku, a sama bawełna konwencjonalna wśród włókien pochodzenia naturalnego zajmuje pierwsze miejsce na świecie w produkcji, a z produkcji bawełny utrzymuje się na świecie 350 milionów ludzi. Brzmi poważnie, ale jak naprawdę jest z tą bawełną? Do produkcji 1 kg bawełny potrzebujemy aż średnio na świecie 10 tysięcy litrów wody. A jeżeli weźmiemy pod uwagę najgorszy przykład, który pochodzi z Indii, potrzebujemy aż 22 500 litrów wody. I tej wody nie można ponownie użyć, bo albo odparowała, albo została na tyle zanieczyszczona, że nie nadaje się do powtórnego użycia. I paradoksalnie kraje, które produkują największe ilości bawełny konwencjonalnej, mają deficyty wody. Między innymi Chiny, Indie, Pakistan czy Turcja. Najbardziej spektakularnym przykładem nadmiernej eksploatacji zasobów wodnych jest Jezioro Aralskie. Jedno z niegdyś największych jezior na świecie, jezioro, które wyschło dosłownie po tym, jak w latach 50. poprzedniego wieku Związek Radziecki zaczął wykorzystywać rzeki, które zasilają to jezioro do podlewania pobliskich pól bawełny. Oczywiście zniknęła stamtąd cała flora i fauna, a ludzie stracili pracę, między innymi ludzie, którzy utrzymywali się z rybołówstwa, a obecnie panują tam burze piaskowe, które są mieszanką piasku, soli i pestycydów. Mimo że pola bawełny konwencjonalnej zajmują zaledwie 2,5% gruntów ornych na świecie, to zabierają, pochłaniają aż 16% ogólnoświatowej produkcji pestycydów. I te pestycydy nie tylko szkodzą środowisku, ale również rolnikom, którzy pracują przy bawełnie. Nie mówiąc już o tym, że część z tych środków ochrony roślin zostaje w końcowym produkcie, jakim jest ubranie. Mogłabym jeszcze wspomnieć przy tym o wyzysku ludzi, którzy pracują na polach bawełny, ale nie zrobię tego, bo nie starczy mi czasu. I z tego miejsca pozdrawiam wszystkich influencerów z tonami t-shirtów kupionych z Zary i z H&M-u, bo było tanio, a film trzeba nakręcić. I na zakończenie tego filmiku nie powiem Wam, żebyście przestali kupować ubrania z bawełny konwencjonalnej, ponieważ sama w swojej szafie posiadam dużo takich egzemplarzy, bo bawełna, nawet ta konwencjonalna, będzie dla mnie wyborem zawsze przed tworzywami sztucznymi typu poliester czy akryl, ale myślę, że rozwiązaniem, tak mi się wydaje, jest po prostu kupowanie mniej, niezależnie od tego, czy kupujemy fast fashion, czy wspieramy polską markę. Tymczasem dziękuję za uwagę i poświęcony czas, komentarze, lajki, subskrypcje do następnego filmiku. Pa!